Jesteśmy w gminie Potworów, a dokładniej w miejscowości Grabowa, gdzie na powierzchni 4 hektarów jest uprawiana papryka. Teraz chciałabym Państwu pokazać naszą nową, żółtą odmianę w typie blok SVPB 1008, która trafi do sprzedaży komercyjnej już jesienią tego roku. Tegoroczny sezon paprykowy nie należał do najłatwiejszych. Jak wiemy, maj był bardzo zimny i bardzo wilgotny. Tutaj rośliny zostały posadzone 1 maja, także przez cały ten najważniejszy okres dla papryki, przez cały pierwszy miesiąc zmagały się z bardzo trudnymi warunkami. Jednak jak możemy zobaczyć, charakteryzuje je bardzo mocny wigor, są wyrównane i zaraz również zobaczycie Państwo, jak wygląda jakość owoców. Ale żeby nie było tak łatwo, prosto i przyjemnie, czerwiec również dla producentów nie był sprzyjający, ponieważ w pierwszym tygodniu czerwca wystąpiły przymrozki. Lokalnie było to nawet do minus 6 stopni. W lipcu zdarzyło się kilka bardzo ulewnych, takich zlewnych deszczy, które również spowodowały zalanie niektórych tuneli i rośliny z mocnym systemem korzeniowym sobie doskonale poradziły w takich warunkach. W tym gospodarstwie odmiana SVPB 1008 jest testowana trzeci rok. Póki co jesteśmy w fazie rejestracji, także nasiona będą dostępne już jesienią tego roku. Co wyróżnia tą odmianę? Przede wszystkim mocny wigor, bardzo dobre wiązanie owoców od samego początku, również w niesprzyjających warunkach, zarówno w niskich temperaturach, jak i w upalnych. Chodzi mi tutaj o środek lata. Tak jak wspominałam, mocny wigor, silny system korzeniowy, bardzo dobra jakość owoców. Owoce nie zakleszczają się, co jest istotne przy żółtej papryce. Bardzo szybki sposób wybarwiania się owoców. Jest to jedna z najwcześniejszych odmian żółtych na rynku. Jeżeli chodzi o uprawę żółtej papryki, dosyć dużym problemem jest sucha zgnilizna. Powoduje ona słabą jakość owoców i towar niehandlowy, a jest to efektem tego, że żółta papryka jest bardzo wrażliwa na wszelkie braki wapnia. Jeżeli chodzi o naszą odmianę SVPB 1008, na przestrzeni ostatnich 3 lat w próbach według producentów, jak również według naszych obserwacji, papryka ta nie ma tendencji do suchej zgnilizny. Jakość owoców przez cały sezon jest bardzo wysoka. I gdyby po obejrzeniu tego filmu nasunęły się Państwu jakieś pytania dotyczące tego, jaką odmianę wybrać z naszego portfolio, zachęcam do kontaktu. Z miłą chęcią Państwu pomożemy.